Ja jestem już człowiekiem na progu starości niemalże, a jednak ciągle noszę w sobie wielką magię biblioteki. Biblioteka była miejscem, które uwielbiałem w dzieciństwie. Chodziłem tam bardzo często i to był taki dom tajemnic. No, nie wychowałem się w pałacu, w którym byłby gabinet, a w tym gabinecie dębowe regały z 2000 tomów za szkłem, gdzie były pikowane, skórzane fotele i chodziło się tam na koniach i cygara. Może miałem 10 książek jako dziecko w domu, dlatego biblioteka była wszystkim. Ale do biblioteki nie chodziło się tylko po to, żeby wypożyczyć książkę. Wypożyczenie książki było takim chyba najmniej istotną aktywnością w tym wszystkim. Do biblioteki chodziło się po tajemnice książek. One wszystkie były tajemnicze, bo były jednakowe, były opakowane w szary papier, miały kółeczka na grzbietach naklejone z pierwszymi trzema literami nazwiska i tytułu, także pierwsza część trylogii nazywała się Sie Ogn i trzeba było się umieć poruszać, trzeba było znać ten kod, ale panie bibliotekarki, z którymi ja tam rozmawiałem, to przede wszystkim to one odkrywały te tajemnice, pytały o zainteresowania. One były moimi nauczycielkami życia, one były ważniejsze niż nauczyciele w szkole, bo tłumaczyły mi bardzo wiele rzeczy i dobierały jakby do mnie, do moich zainteresowań, do moich marzeń, do mojej wyobraźni, dobierały książki, które mogły to rozwinąć i to było tak naprawdę bezcenne. Zawsze będę wielkim admiratorem bibliotek. Zapraszam też Państwa do Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki w Gdańsku, gdzie znajdziecie wszystko, co trzeba, znajdziecie każdą książkę, jaka Was interesuje. Znajdziecie też tam moje książki, które bardzo serdecznie Państwu polecam. W tej chwili jest już ich 5, najnowsza to Kukły. I to, że te książki wyszły spod mojego pióra, jest mniej istotne niż to, że weszły do biblioteki, gdzie są dla Państwa.